Witajcie moi drodzy widzowie, z tej strony Lego Świat Kamila, a w dzisiejszym materiale pierwsza część recenzji zestawu Lego Unikitty 41455. Zapraszam Was do oglądania. W pierwszej części recenzji opiszemy sobie same postacie, ponieważ jest ich naprawdę dużo. Pierwszą z nich jest Kicia Rożek. Ma ona charakterystyczne dla siebie różowe futerko, niebieski rożek, biało-niebieski ogon. Jedna nóżka jest biało-niebieska, a druga biało-żółta. Zielona szyjka. Minifigurka jest dokładnie taka sama jak w zestawie Lego Unikitty Laboratorium Doktor Lisiczki. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtej recenzji, to zapraszam Was do tamtego mojego filmu. Druga figurka to piesiorożek. Ma on żółty róg, niebieski ogonek, czerwono-białe nóżki, czarną obrożę, bardzo ładny niebieski kolorek skóry oraz te napadające na oczy uszka. Minifigurka ma uśmiechniętą buźkę. Przejdźmy do kolejnej postaci. Kolejną postacią jest Rick. Ma on ciemnozielone oczka, twarzyczkę oznakującą wszystko mi jedno. Jest to jeden klocuszek, tak więc nie ma tutaj chyba za wiele do omawiania. Kolejną postacią jest Mistrz Smutas. Jest on dokładnie taki sam jak w zestawiku Czas na imprezę. Ma on żółtą, niezadowoloną twarzyczkę, proste, śmieszne rączki. Z tyłu prezentuje się następująco. Tak więc tą minifigurkę posiadam już w dwóch sztukach. Kolejną postacią jest coś na kształt radia, złożone z czterech klocków. Ma on bardzo uśmiechniętą twarzyczkę, różowe oczy, nadrukowane policzki. Tutaj również nie ma wiele do gadania. Kolejną postacią jest coś na kształt pszczółki, tyle że ma ona głowę kwiatka, uśmiechnięta twarzyczka, widać, że to jest dziewczyna, rączki zrobione z dźwigni do samolotu, tak więc bardzo pomysłowo, góra dokładnie tak samo. Z tyłu są dwa interesujące elementy symbolizujące jej skrzydła. Z tyłu nic ciekawego. Tak więc tak prezentuje się minifigurka pszczółki. Kolejną postacią jest taki słodki hamburgerek. Mamy tutaj sałatę, ser oraz pomidorek. Bardzo ładnie nadrukowane oczka. Tak więc to bardzo słodka postać w tym zestawie. Kolejną figurką jest różowy torcik na zielonej desce. Deska posiada fioletowe kółka. Jak sobie ściągniemy już torcik, to prezentuje się on następująco. Na dole mamy niebieską babeczkę, uśmiechnięta twarzyczka. Tutaj zdecydowanie jest to dziewczyna. Przejdźmy do kolejnej postaci. Kolejna figurka to taki różowy stworek, ma on fioletowy ogonek, bardzo śmieszną twarzyczkę, a przy okazji słodką. Jest on stworzony z naprawdę prostych elementów. Tutaj mamy dwa różowe serki, nóżki nie są zbytnio skomplikowane. Przejdźmy do kolejnej postaci. Kolejna figurka to biała chmurka, jest ona naprawdę fajnie skonstruowana. Ma ona taki śmieszny uśmieszek, ząb jak królika. Z tyłu nic ciekawego. Tak więc ta postać jest jak najbardziej ok. Kolejną figurką jest dinozaur na kółkach. Jak widzicie, jest to bardzo śmieszna postać. Ma ona nadrukowane oczka tylko z jednej strony, bo z drugiej nie mamy już nic. Białe dwa ząbki, zielone rączki,
zielone ciałko, żółty brzuszek oraz szaro-czarne kółka pod spodem. Kolejna postać to taki niebieski ufoludek. Ma on żółte rączki, żółte nóżki, zielone paski. Reszta już jest niebieska. Ma on taką twarzyczkę niezdecydowaną, białe oczka. Przejdźmy do kolejnej postaci. Kolejna figurka to niebieski koleś na deskorolce. Ma on niebieską deskorolkę oraz białe ciałko, które może nam się tutaj poruszać. Ma on beżową szyję, niebieską główkę oraz dźwignię jako coś na głowie. Niezbyt skomplikowaną twarzyczkę. Przejdźmy do kolejnej postaci. Kolejną figurką jest żółty wąż. On raz nam się pojawił w kreskówce Lego Unikitty. Ma on nadrukowane oczko, ale z drugiej strony już nie mamy nadrukowanego oczka. Również ma on czarny kapelutek, który jest zamocowany na dwóch białych groszkach. To nam się może oczywiście ruszać. Nie jest on jakoś skomplikowanie zbudowany. Tak więc również bardzo fajna postać. Kolejna figurka to niebieski jegomość w cylindrze. Ma on również sprytnie przymocowany ten cylinder, ponieważ na dwóch przeroczystych groszkach ma on naprawdę bardzo słodką twarzyczkę oraz niebieskie rączki, którymi można poruszać. Z tyłu nic ciekawego. Tak więc również bardzo fajna figurka. Kolejną postacią jest Brok, czyli przyjaciel mistrza Smutasa. Ma on ciemnoszarą skórę, zielone przygnębione oczka, smutną buźkę oraz niezbyt skomplikowane ciało. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to kliknij czerwony przycisk, by zasubskrybować mój kanał. Ja Wam serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnych częściach tego zestawiku. Hej!